Wieża Bukówek została założona 23 czerwca 1282 roku w Lesie Bukowym. Założycielem naszej wsi był Bolko I, książę świdnicko-jaworski. On tutaj ustanowił zasadźcę, który werbował w połowie właśnie XIV wieku. Był największy okres zasiedlenia tej miejscowości, głównie przez kolonistów niemieckich. Już w 1324 roku ukazują się pierwsze dokumenty, które mówią o nazwie naszej wsi. Więc już w tym okresie wioska nazywała się Buchwald i tak było do samej wojny, nazwa niemiecka. Jeżeli chodzi o naszą jeszcze wieś, dlaczego się szczycimy, ponieważ znamy datę założenia, więc 23 czerwca 1282 rok. Znamy akt lokacyjny, na podstawie którego miał być założony tutaj zbudowany kościół, karczma i młyn. No i mieli tu być osiedleni głównie chłopi. Poza tym akt lokacyjny przechowany został w skrzyneczce takiej drewnianej, wmurowany w ścianie starej szkoły. W 1811 roku, jak rozbierano starą szkołę, został ten akt odnaleziony, przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Arko Przymierza, módl się za nami. Brawo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Ocieszycielko strapionych, módl się za nami. Pieśń na rozpoczęcie dzisiejszej uroczystości odpustowej w uczci Trójcy Przenajświętszej pięknie przywitała ten wspaniały dzień. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Przed kilku laty wśród uczniów szkół średnich zrobiono taką ankietę, o czym najbardziej lubią słuchać i rozmawiać na katechezie, co ich najbardziej interesuje. No i około 60% powiedziało, że najbardziej interesujące są relacje międzyludzkie, czyli kwestie, które dotyczą całego społeczeństwa, takie jak relacje młodych ze starszymi, dzieci z rodzicami, jak relacje młodych, zakochanych. To było najbardziej interesujące. Ponad 30% powiedziało, że najbardziej interesują ich relacje człowieka do Pana Boga, czyli powołanie, modlitwa. A tylko kilka procent stwierdziło, że najbardziej interesuje ich sam Bóg. I jeden z tych uczniów na tej ankiecie napisał wprost, jak to jest, że kiedy w Kościele mówi się o sprawach doczesnych, to jest interesujące, a jak zaczyna się mówić o Panu Bogu, to robi się nudno. Czy Bóg naprawdę jest nudny? Dla wielu, którzy nie mają czasu na lekturę Pisma Świętego, dla tych, którzy nie mają czasu na adorację, na przeżywanie Eucharystii, może tak być. Może dla nich Bóg w tej swojej niezmiennej doskonałości, jak mądrze teologia mówi, transcendentalnym oddaleniu, tym nieustannym wypowiadaniu do człowieka tego samego orędzia. Tego orędzia miłości, może taki Pan Bóg jest dla nich nieciekawy. Wielu ludzi nosi w swoim sercu niestety taką karykaturę Pana Boga, taki wykrzywiony Jego obraz. Samotny Bóg w niebie, który oczekuje od człowieka tylko tego, żeby człowiek spełniał wszystkie przykazania. Czy Bóg może być ciekawy, fascynujący,
Czy można w nim coś nieustannie odkrywać? Przecież często określamy go słuchami wzniosłymi. Słuchami, które przerastają nasz rozum, nasze serce. Bóg wszechmogący, Bóg potężny, doskonały, odwieczny. I to są wielkie słowa, ale ciągle te same słowa. Czy Bóg może być ciekawy? Niedawno jechałem pociągiem, no i w przedziale podróżowało ze mną młode małżeństwo z takim kilkuletnim chłopcem. No i w czasie tej kilkugodzinnej podróży żona położyła swojemu mężowi głowę na ramieniu i tak jechali przytuleni do siebie. Ten mały chłopiec tak patrzył na tych swoich rodziców i powiedział w końcu: ja też tak chcę. No i wtedy tato wziął go na kolana, siedzieli tak razem, przytuleni do siebie, rozmawiali po cichu, śmiali się serdecznie. I przyglądałem się im i widziałem, ile radości tej młodej żonie, mamie sprawia to, że jej mąż tak bardzo kocha ich syna. I w oczach tego młodego mężczyzny też widziałem taki zachwyt nad miłością jego żony do ich dziecka. Widziałem tą radosną twarz tego chłopca, który patrzy na swoich zakochanych rodziców. I wtedy przyszło mi na myśl, że to jest bardzo dobry obraz Trójcy Świętej. Świetny obraz Trójcy Najświętszej. Ojciec kochający Syna miłością Ducha. Syn kochający Ojca w Duchu. Duch ten płynący w obie strony potok miłości między Synem a Ojcem. Jeśli ktoś tego nie widzi, przewracając kartę Ewangelii, to ten nie rozumie Nowego Testamentu. I także msza święta to będzie spektakl miłości Ojca i Syna w Duchu Świętym. Tak samo jak Ewangelia. Zobaczcie, katechetki, katechetki, jak chodziliście Państwo na katechezę, jak dzieci teraz na nią uczęszczają, ciągle poszukują takiego odpowiedniego porównania, żeby na lekcjach zobrazować tę niewyobrażalną tajemnicę tej troistej jedności. Mówią o drzewie, które ma korzeń, pień i koronę, ale jednak pozostaje czymś jednym. Pokazują dzieciom obrazki, na których są trzy zapalone świece złączone w jeden płomień. I te wszystkie porównania jakoś przemawiają do dziecięcej wyobraźni, ale chyba jeszcze lepszy obraz tej Trójcy Przenajświętszej można spotkać chociażby gdzieś na parkowych alejkach, gdzie siedzą na ławkach starsi ludzie o siwych włosach, którzy przeżyli ze sobą całe życie, którzy siebie nawzajem kochają i trzymają się za ręce. No i to jest prawdziwie piękna miłość, choć pewnie naznaczona wieloma ofiarami. Prawdziwą miłość, a nie tylko młodzieńcze zakochanie, nie tylko jakieś fizyczne pragnienie, czy jakaś ludzka kalkulacja, czy warto być ze sobą. No ale ktoś powie, że Trójca Przenajświętsza to przecież trzy osoby, a nie tylko dwie, więc nie jest to najlepszy obraz. Ale kiedy patrzy się na tych starszych ludzi, to oni tak naprawdę nigdy nie są sami we dwoje. Oni są ciągle patrzeni w radości, w smutki swoich dzieci, swoich wnuków i już do końca będą przeżywać egzaminy maturalne, choroby, śluby, czy jakieś zagraniczne wyjazdy tych, którym poświęcili swoje życie. Z tej miłości, która łączy Ojca, Syna, Ducha, myśmy z tej miłości wyszli. Z tej miłości zostaliśmy zrodzeni. Za tą miłością wiemy o tym w życiu, czy nie wiemy, zawsze tęsknimy. Zobaczcie, kiedyś były takie czasy, że po spowiedzi całowało się mamę czy tatę w rękę. Starsi może te czasy jeszcze pamiętają, dzisiaj już tego nie praktykują. Zobaczcie, każdy z nas gdzieś w głębi serca ma zapisane to, że powstał z tej odwiecznej miłości Ojca, Syna w Duchu Świętym. I być może o tym nie pamiętamy, ale pamięta cały czas o tym nasze serce. Ono pamięta i ono tęskni. Niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Tobie. Tyle razy słyszeliśmy już ten tekst na kazaniu. Boże miłości, Boże, którego imię jedność trzech. Za tą miłością często tęsknią ci, którzy pomylili treść pięknego słowa z porządliwością, za miłosną akceptacją często ci, którzy robią kariery, którzy się dorabiają wielkich majątków, żeby u innych wzbudzić podziw czy zachwyt i żeby mieć przyjaciół nie tyle swoich, co swoich pieniędzy.
tęsknią za bezpieczeństwem miłości ci, którzy rozpaczliwie budują wysokie mury w obawie przed złodziejem, którzy próbują oszukać kalendarz, żeby uciec przed przemijającym czasem. Wszyscy oni tęsknią za domem trzech: Ojca, Syna i Ducha. Tęsknią, ale zwiedzeni przez złego, pogrążają się jeszcze bardziej w swojej samotności, w takim poczuciu zagrożenia, jakimś wewnętrznym rozdarciu. I teraz czy tajemnica Trójcy Przenajświętszej, ona została nam dana jedynie jako wzór dla naszej ludzkiej wspólnoty? Czy ma być dla nas tylko jakąś wzniosłą ideą, jakimś takim ukojeniem tęsknoty? Nie wiem, czy Państwo widzieli tą najsłynniejszą ikonę świata, Trójcę Świętą Andrzeja Rublowa. Ona przedstawia Boga jako trzech aniołów, którzy siedzą przy stole. Obraz jest oczywiście nasycony taką głęboką symboliką, ale jeden szczegół jest mocny. Każdy z aniołów siedzi przy jednym boku stołu. Przy czwartym boku, tym od strony patrzącego, nie siedzi nikt. To puste miejsce, ono czeka na Ciebie. Bóg, Trójca Święta, czeka na Ciebie przy stole, gdzie jest pokój, gdzie jest harmonia, gdzie jest jedność, ale gdzie można znaleźć właśnie drogę, która do tego stołu prowadzi. Kiedyś kolega zajmujący się niewidomymi dziećmi opowiadał, jak pojechał z grupą autokarową takich właśnie dzieci na początku swojej pracy. No i w czasie postoju, kiedy rozmawiał z jedną z opiekunek, podeszła do nich dziewczynka i mówi do tego księdza: czy mogę sobie księdza obejrzeć? Tam był trochę zakłopotany, no bo co odpowiedzieć niewidomemu dziecku, które z taką prośbą się zwraca. No, obowczyni, widząc tą rozpętę, szepnęła na ucho: niech ksiądz się trochę pochyli. On tak zrobił i ta dziewczynka już po chwili dotykiem swojej dłoni zaczęła opinię oglądać. Już za chwilę wiedziała, ile ma guzików w sutannie, ile wstążek ma w brewiarzu. Kiedy ten kolega opowiadał tą historię, to później, kiedy o niej myślałem, przygotowując się też do kazania, pomyślałem sobie, że przecież właśnie 2000 lat temu w Betlejem Pan Bóg też uklęknął, pochylił się nad nami. Pochylił się nad nami, jak ojciec pochyla się nad dzieckiem, żeby je przytulić, żeby je dotknąć, poznać. Chrystus jest tą drogą, która wiedzie nas do tej miłości trzech. To On wprowadza do tajemnicy Boga wszystkich, którzy pozwoląc Mu się wziąć za rękę. A tak się dzieje zwłaszcza podczas każdej mszy świętej. Bo msza święta jest czymś więcej niż tylko spektaklem miłości. Eucharystia to jest sytuacja, kiedy, jak można porównać, głodne, wystraszone dzieci przyglądają się z daleka uczcie bogatych ludzi. W pewnym momencie ktoś z ucztujących wstaje, podchodzi do tych dzieci, przytula i zaprasza też do stołu. Często przychodzimy do kościoła z takim sercem, zobaczcie, pełnym żalu, pełnym goryczy. Co to się na tym świecie porobiło? Jakie to czasy nastały teraz, mówimy. Przychodzą do kościoła żony, które usłyszały od mężów słowo żegnaj. Przychodzą dzieci, którym rodzicielska miłość tylko się w banknotach objawia. Eucharystia sprawowana w domach opieki społecznej, gdzie w tym niedzielne popołudnie, kiedy ksiądz przychodzi tam, a starsi ludzie daremnie wyglądają za okna swoich dorosłych dzieci, którzy może przyjdą ich odwiedzić. Im wszystkich Chrystus mówi: chodź, ja Cię przygarnę. Przygarnę Cię do stołu miłości, tej prawdziwej, tej, która nie stawia żadnych warunków. Trudno jest, kochani, mówić kazanie o największej z tajemnic naszej wiary, o Trójcy Przenajświętszej, więc niech dokończeniem tych dzisiejszych krótkich słów będzie to, co odbywa się za chwilę na tym białym ołtarzu, tutaj w Kościele Trójcy Świętej. Msza Święta jest obok rodziny najwspanialszym obrazem Przenajświętszej Trójcy, nawet czymś więcej niż tylko obrazem. To brama do świata, w którym przy stole gdzieś tam blisko trwa rozmowa, w której słowo Ty piękniejsze jest niż słowo Ja. To jest miłości Bożej świat. Tam Ojcu jest posłuszny Syn, Synowi tam wtóruje Duch. Ojciec znajduje szczęście w tym, w rozmowie tej bez słów. Przy stole jedno miejsce jest
To oni, On zaprasza Cię, by siadł i ogrzał dłonie swe. Miłość wypełni pustkę serc. Amen. Przebrzmiały piosenki, by stały się niezapomniane. Przypomnijcie sobie te stare melodie, przez wszystkich nas bardzo lubiane. A kiedy was wzruszą, ucieszą, zabawią, wspomnienia nabiorą kolorów. Bawcie się więc z nami, nie mając przeboje naszego polskiego folkloru. Zagrają wam i zaśpiewają kolejanie. Na dobry.
przed nami burmistrz Środy Śląskiej, pan Adam Kruciński. Od niedawna pan pełni funkcję burmistrza Środy Śląskiej. Pełnię funkcję od 9 grudnia 2014 roku. Zostałem wybrany 30 listopada. Jest to moja pierwsza kadencja na funkcji burmistrza. Wcześniej przez 3 kadencje byłem radnym Rady Miejskiej od 2002 roku do 2014 roku. Jak się pan znalazł teraz na tym nowym stanowisku? Różnica jest oczywiście bardzo duża, bo tu jest realizacja zadań, które stoją przed gminą, a tam była rola ustanawiania uchwał, opiniowania, prawda, konsultacji, także odpowiedzialność jest o wiele, wiele większa. A to, że byłem radnym przez 3 kadencje, to mi tylko ułatwiło wejść w te obowiązki, gdyż przez 3 kadencje poznałem tą gminę. Zresztą tu się urodziłem, jestem ze Środy Śląskiej od urodzenia, mieszkam tutaj, pracowałem tutaj i w starostwie powiatowym, i wcześniej w szkołach naszego powiatu. Także zdecydowanie łatwiej odnaleźć się po 3 kadencjach. Po prostu materia gminy, ludzie są znani już wcześniej. Jakie zadania gmina za najważniejsze uznaje w tej chwili po przejęciu przez pana tej funkcji? My w kampanii wyborczej mówiliśmy jasno i zdecydowanie, że dla nas najważniejszych jest kilka kwestii, które nazwaliśmy priorytetami. Po pierwsze edukacja, po drugie rozwój przedsiębiorczości, szczególnie tej małej i mikroprzedsiębiorczości. Po trzecie komunikacja gminna, komunikacja publiczna. Tego w naszej gminie nie ma. Chcemy to wdrożyć do końca tej kadencji. I kwestia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa mieszkańców, bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa ekologicznego, bezpieczeństwa zdrowotnego. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Tak widzimy nasze priorytety. Ojej, strasznie dużo pan tego wszystkiego wymienił. Ja myślę, że to kadencji zabraknie, żeby to wszystko zrealizować. Zadania są ambitne, natomiast my sobie to wszystko układamy w pewną hierarchię, a z drugiej strony w tej chwili jesteśmy w trakcie, burmistrz i Rada Miejska są w trakcie opracowywania strategii rozwoju gminy i wieloletniego planu inwestycyjnego gminy na lata 2015-2022. Więc żeby to zrealizować, oczywiście jednej kadencji nie wystarczy, ale my planujemy w okresie do 2022, czyli do momentu, do kiedy będą te środki unijne, które Polska otrzymała. Nie było zaskoczeniem dla mieszkańców, dla społeczeństwa miasta i gminy Środa Śląska, że wybrali sobie takiego młodego burmistrza? Dziękuję bardzo za ten komplement, można powiedzieć, aczkolwiek mój wiek jest taki, że już dawno przekroczyłem 40 lat, a że w gminie, jak mówiłem wcześniej, byłem 12 lat radnym, także nie jestem nowicjuszem, a to, że wybrano mnie na burmistrza, to oczywiście bardzo serdecznie dziękuję cały czas mieszkańcom, moim wyborcom, bo dla części oczywiście mieszkańców było to zaskoczenie, a było to też zaskoczenie dla obserwatorów zewnętrznych, dla sąsiadów, dla władz województwa, że to akurat mnie wybrano na tę funkcję. Natomiast to nie był przypadek, tak uważam, gdyż ja już od kilku lat startowałem na tę funkcję. W 2006 roku był pierwszy start, w 2010 po raz drugi ponowiłem. No jak to mówią, do 3 razy sztuka i za 3 razem mieszkańcy wybrali mnie, zaufali mi. Oczywiście no, zawsze jest jakieś zaskoczenie, kiedy zmienia się burmistrza, który rządził ponad 13 lat. No, ale takie są prawa demokracji, że większość decyduje, tym razem większość chciała mieć nowego burmistrza i pewnych zmian oczekiwała. I to dało się wyczuć i dali mieszkańcy temu wyraz w wyborach 30 listopada. Niech pan powie, trudno zarządza się taką gminą, gdzie jest część mieszkańców, to są mieszkańcy miasta, bo Środa Śląska jest miastem i to dość sporym, no a pozostały teren to są wioski. Tak, to jest jedno. Taki program zróżnicowany tutaj w zasadzie. Dokładnie, ma pan rację. Trudność polega na tym, że nawet mieszkańcy miejscowości wiejskich stanowią większość w tej gminie, bo ponad 10 tysięcy mieszkańców mieszka w miejscowościach wiejskich, a tylko 9 tysięcy mieszkańców w mieście Środa Śląska. Także program dla mieszkańców musi być zróżnicowany, bo czego innego oczekują mieszkańcy w mieście,
oni już są na wyższym poziomie rozwoju, mają lepiej rozwiniętą infrastrukturę, oczekują pewnych atrakcyjnych propozycji, a mieszkańcy wsi, tak jak tutaj tego okręgu wyborczego, Bukówek, Wrocisławice, Pęczków, Ogrodnica, oni jeszcze są na etapie budowy kanalizacji, budowy dróg, budowy chodników. Mieszkańcy miasta już to mają, więc oni oczekują zupełnie innych propozycji, takich propozycji, które im uatrakcyjnią chociażby czas wolny, jaki chcą spędzać w weekendy czy popołudniami. Oczywiście potwierdzam, jest to trudność, ale myślę, że największa trudność w tej chwili polega na tym, że mentalność ludzi się jeszcze nie zmieniła. My szliśmy do wyborów z programem nowoczesnym, byliśmy otwarci, prawda? Natomiast widzę, dostrzegam w gminie duży konserwatyzm i takie przyzwyczajenie do rozwiązań, które funkcjonowały przez wiele lat. My chcemy wdrażać nowe, dotychczas nieznane sposoby rozwiązywania problemów. Chcemy rozmawiać z mieszkańcami, czyli chcemy być otwarci i jesteśmy otwarci. A to oczywiście powoduje, że musimy na to poświęcać dużo czasu. Też wdrażamy się cały czas, ja i mój zastępca, w te zadania. No i też są też zmiany pewne kadrowe i to wszystko buduje taką dużą skalę trudności zadania, które w tej chwili w pierwszym roku jest. A czego sobie na start życzyłby Pan i tym mieszkańcom, którzy Panu zaufali? Przede wszystkim życzę wytrwałości i cierpliwości i wyrozumiałości, dlatego że nam najbardziej brakuje czasu, mi osobiście też brakuje czasu na te wszystkie rzeczy, zadania, które spływają jako oczekiwania, jako wnioski, jako życzenia od mieszkańców. Po prostu nie jesteśmy w stanie tego w krótkim czasie zrealizować tak, jakby mieszkańcy chcieli. Więc przede wszystkim cierpliwości, wytrwałości sobie życzę, a mieszkańcom pewnej wyrozumiałości, bo kadencja to jest 4 lata, a nie tylko pół roku czy jeden rok. Yeah.
najważniejsza osoba w Bukówku to jest teraz sołtys, tak? Prawdopodobnie. Piotr Seredyński. Jak ten Bukówek wygląda teraz? Ten współczesny. W ostatnich latach zmienia się niesamowicie dzięki mieszkańcom, podejściu do spraw takich lokalnych, dzięki może nawet współpracy z samorządem. A chcą współpracować, bo narzekają wszędzie, że tak ciężko się zjednoczyć. Niektóre miejscowości tak mają. My dzisiaj przygotowaliśmy imprezę. Godzinie 7 rano było 20 osób do pomocy. Nie ma z tym problemu. Czy to tak trzeba twardą rękę, czy oni sami chętnie przychodzą? Świadczą o tym wybory tegoroczne. Jednogłośnie cała wioska wybrała mnie, także dziękuję bardzo jeszcze raz wyborcom, mieszkańcom, którzy są niesamowici. Dzięki im też motywację mam ja. Także to jest ważna sprawa. A co sołtysowi spędza sen z powiek? Co najważniejszym byłoby teraz dla tej miejscowości, żeby jeszcze zrobić dla dobra mieszkańców? W jakim czasie jeszcze? No ja myślę, no nie określam, najbliższe plany. Najbliższa perspektywa tutaj rozwoju jest szatnia na boisku, gdzie się znajdujemy, dlatego że w przyszłym roku mamy 70-lecie klubu Orzeł Bukówek i to będzie ważną sprawą, nad którą się skupiamy. W tym roku zaczęliśmy budowę tego obiektu i w przyszłym roku musimy ją skończyć z otwarciem. Oczywiście 70-lecie klubu Orła Bukówek to jest najważniejsza sprawa. Przy okazji też jest zakup sprzętu nowego dla straży pożarnej, czyli wozu, który jest niezbędny do ratowania życia i tu jest też bardzo ważna rzecz. A ile w ogóle mieszkańców liczy Bukówek? 240. I z tych 240 jeszcze 240 osób można zabrać do działania? 240 osób to nie jest tak, że rozdzielamy się. Pewne grupy, nie można powiedzieć nie grupy, mieszkańcy działają w kilku organizacjach, które są na Bukówku, czyli to jest Klub Sportowy Orzeł Bukówek, OSP Bukówek, Koło Gospodyń, czy nasza wiejska rada, czyli Rada Sołecka. I praktycznie pewne grono jest takie same, niezmienne, ale naprawdę są pracowici, za to im dziękuję, bo dzisiaj pokazali tą klasę. Proszę mi jeszcze powiedzieć, Bukówek to rolnicza wieś? Rolnicza. Ilu tu rolników jest? Drobnych jest, można powiedzieć, więcej. Drobnych to znaczy jakich? Drobnych, czyli powyżej hektara jest kilkunastu. Większych powyżej 10 hektarów jest 4-5. A takich obszarników, powiedzmy? Obszarników jest niedużo. Czyli tak powyżej 50 hektarów jest 2-3. A pan sołtys jaką powierzchnię uprawia? 100 hektarów. I da się to? Ile osób pracuje? Nie dużo. Sprzęt nadrabia wszystko. No to cóż, dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszej takiej owocnej współpracy z mieszkańcami, no i dobrego klimatu. Ja jeszcze napomnę. Tak, proszę. Panie redaktorze, dzisiaj akurat były wybory do Rady, przepraszam, nie do Rady, do Izb Rolnych. I byłem kandydatem tej Izby i wygrałem te wybory, także też dziękuję bardzo wszystkim wyborcom. To gratulujemy. Także świeży wynik, świeże wybory. Myślę, że Bukówek na tym skorzysta. Myślę, że tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
ostatni spis niemiecki wskazywał na 489 mieszkańców. Dzisiaj mamy tylko 248 mieszkańców. Część wyjechała za granicę, młodzi wyprowadzili się do miast, bo kończyli studia. No i jesteśmy dumni z tego, że bo na przykład w 1977 roku osób z wykształceniem wyższym było tylko 3, w tym ja, moja osoba. A teraz no, zapisane są dwie strony kroniki ludzi młodych, którzy właśnie sięgnęli po wykształcenie i oni, że tak powiem, niosą tą wiedzę i chociaż dużo z nich nie wraca, ale ci, którzy wracają, to włączyli się do wspólnego takiego działania.